Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 dni o piłce. Jesteśmy po meczu w Łęcznej, a więc wszystkie półfinały Pucharu Polski za nami. Górnik Łęczna przegrał 0-1 z Rakowem Częstochowa. Zanim krótko o tym meczu, zachęcam wszystkich do przycisku subskrybuj. To jest ten czerwony, magiczny guzik na dole pod filmem, a także lajków w górze pod materiałem. Nie ma niespodzianki, Raków wygrywa, Raków zdobył bilet do tego finału na PGE Narodowym, w którym to zmierzy się z Legią Warszawa. Natomiast rozbierając ten mecz na czynniki pierwsze, na pewno nie można nie pochwalić podopiecznych Ireneusza Mamrota, bo Łęczna naprawdę postawiła niezłe warunki gry. Natomiast no umówmy się, naprawdę dobrze grała tylko w pierwszej połowie. Mam wrażenie, że w drugiej zabrakło prądu. Raków no to jest doświadczona bestia w samym Pucharze Polski, ale generalnie na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy potrafi rywala rozpracować i przede wszystkim wyczekać. Szybko strzelona bramka w drugiej połowie, ale to też nie było dzieło przypadku, tylko mam wrażenie taka no nie do końca przemyślana koncepcja Łęcznej, która bardzo mocno się cofnęła. No w większości fragmentów właściwie w 7-8 piłkarzy wchodząc we własny pol karny, bo to nie jest tylko ta akcja bramkowa, kiedy Jean Carlos schodzi, zagrywa do Bartosza Nowaka przy zerowym ataku pary stoperów De Amo Sisej. Ta bierność właściwie była wodą na młyn dla byłego piłkarza Górnika Zabrze, który zdobył no, jedyną bramkę w tym meczu. Wielokrotnie później Raków atakował, zamykając rywali w ich polu karnym, co też było takim znamiennym obrazkiem. Właściwie tylko czekaliśmy na to, aż Raków strzeli drugą bramkę. To nie był na pewno mecz tak jak wczoraj w Kaliszu, kiedy to rzeczywiście drugoligowiec zaimponował, grając naprawdę kawał fantastycznej i przede wszystkim odważnej, ofensywnej piłki. Dzisiaj mieliśmy pojedynek, okej, Dawida z Goliatem, natomiast no, ta Łęczna w pierwszej połowie naprawdę grała nieźle. Zagrożała ze skrzydeł, bardzo dobre zawody Krykuna, który rozegrał dzisiaj setny swój mecz w koszulce Łęcznej. Polak, czy właściwie piłkarz o dwóch narodowościach, bo ostatnio otrzymał obywatelstwo Polski. Z drugiej strony Kozak, bardzo ciekawa akcja, czy też odważne próby Karola Podlińskiego. Po stronie Rakowa jakby jedyny piłkarz, który przychodzi mi na myśl a propos tego meczu, ale to w negatywnym sensie, to jest Gustav Berggren. Nie wyszedł na drugą część meczu i w ogóle mam takie wrażenie, że no nie chcę powiedzieć, że ten piłkarz już w ogóle nie zagra w drużynie Marka Popszuna, ale jestem no prawie przekonany, że raczej nie zagra od pierwszej minuty. Dużo strat, dużo niewymuszonych takich błędów, natomiast przyjrzeć się głębiej drużynie Rakowa, no to generalnie było sporo tych prostych pomyłek. Papa Nikolao też kilkukrotnie się nie popisał, natomiast piłkarze Łęcznej no nie byli zbyt pazerni, by te błędy wykorzystać. Ostatecznie Raków przychodzi dalej, finał 2 maja, Raków Legia, czyli możemy liczyć na hit, przynajmniej taką mam nadzieję, no bo przecież w lidze te drużyny również walczą o tytuł mistrzowski, obecnie to jest 6 punktów pomiędzy medalikami a wojskowymi. Dzięki, moje spojrzenie na spotkanie Łęczna-Raków, zachęcam raz jeszcze do subskrypcji mojego kanału, to jest ten czerwony przycisk na dole pod filmem, także lajki w górze mile widziane. Do zobaczenia i pozdrawiam.